6 maja w kościele pod wezwaniem narodzenia świętego Jana Chrzciciela w Cieszynie miało miejsce nabożeństwo ekumeniczne w intencji strażaków z okazji święta ich patrona. W czasie nabożeństwa została poświęcona i umieszczona w kościele figura świętego Floriana. Tak, dzisiaj obchodzimy gminne obchody Dnia Strażaka. Cieszyńskie OSP zebrały się tutaj w kościele na nabożeństwie ekumenicznym, którym rozpoczynamy uroczystości, podczas którego to nabożeństwa będzie poświęcona figura świętego Floriana, która zostanie w tutejszym kościele jako wsparcie duchowe dla strażaków tutejszych z mnisztwa. Po nabożeństwie ekumenicznym odbędzie się apel pod strażnicą OSP Cieszyn Mnisztwo, gdzie zostaną wręczone wyróżnienia i odznaczenia dla zasłużonych druhów i gości, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość. Duże błogosławieństwo towarzyszyło Wam w życiu osobistym, rodzinnym, a przede wszystkim w tym zawodowym. W tej pracy tak bardzo trudnej, tak odpowiedzialnej, tak niebezpiecznej. Zdajemy sobie sprawę, jak ważni jesteście właśnie wtedy, kiedy jest to niebezpieczeństwo, kiedy jest to potrzeba. Ale wiemy każdego dnia, szczególnie ja wiem, jako wasz sąsiad, że jesteście. I też można powiedzieć, że ma bezpieczny sen i za to wam dziękuję. Niech to Boże błogosławieństwo będzie widoczne na każdym kroku waszej pracy i waszego poświęcenia. Prosimy Boga, abyście zawsze potrafili zdążyć na czas i na każde wezwanie. Byście zawsze zdążyli na czas gasić pożar i pośpieszyć z każdą inną pomocą. Byście mogli się cieszyć ze swej pracy tak bardzo ofiarnej, tak bardzo ważnej i tak bardzo społecznej. Wierzę, że święty Florian wyjedna Pana Boga te łaski, które są tak ważne dla was, waszego posłannictwa, dla waszej strażackiej misji. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.